Czas na spotkanie z naszym gościem dzisiaj w studiu Radia 5. Bożena Kamińska, dyrektor Sowalskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, witam. Witam bardzo serdecznie, witam słuchacze Radia 5. A spotykamy się poniekąd urodzinowo, a właściwie finalizujemy pewien cykl imprez związanych z urodzinami profesora Andrzeja Strumiło, 90. urodzinami. Oczywiście spotykamy się urodzinowo, bo już w najbliższą sobotę, czyli 21 października o godzinie 18 w Suwalskim Ośrodku Kultury odbędzie się benefis Andrzeja Strumiły. Benefis, który będzie podsumowywał cały rok wydarzeń, ale rok również, który rozpoczął się w lutym jako rok w województwie podlaskim Andrzeja Strumiły, z okazji jego 90-lecia. I tak naprawdę to będzie benefis na dwa dni przed jego takimi prawdziwymi urodzinami. Podsumowujący ten okres mnóstwa mnóstwa wydarzeń, które miały miejsce i na terenie naszego województwa, jak również na terenie naszego kraju, ale również i poza granicami naszego kraju. Ja myślę, że Tyle wydarzeń artystycznych, tyle wernisaży, tyle spotkań autorskich. Hmm które odbył w tym roku swojego jubileuszu urodzinowego pan Andrzej Strumiło, to rzadko jaki artysta może, może się pochwalić. Mając. No, bilat powinien odpoczywać, a tymczasem to był bardzo pracowity. No rok. jeszcze tym bardziej w takim wieku. No to po prostu jesteśmy tutaj pełni uznania. Ja naprawdę tutaj chylę czoła za ten ogromny trud i wysiłek, bo trzeba jeszcze dodać, że to nie tylko uczestnictwo w tych wydarzeniach artystycznych, w wernisażach, w spotkaniach, ale również przez ten czas pan profesor Andrzej Strumiło pisał książki. Również były spotkania dotyczące jego nowych wydawnictw. Również tworzył i malował kolejne obrazy, cykle tych obrazów. Również taki cykl ostatnich obrazów możemy podziwiać w galerii Patio w Suwalskim Ośrodku Kultury przy Jana Pawła II V. I to wszystko mając na względzie, to tak naprawdę zastanawiam się, ile godzin dziennie nie, nie, pan profesor sypia. Chyba minut. <laughs> Chyba minut, tak, to prawda. Mnóstwo wydarzeń, te najciekawsze, pani zdaniem najważniejsze z okazji obchodów jubileuszu. No oczywiście sama inauguracja wojewódzkiego roku Andrzeja Strumiły, która miała miejsce w Filharmonii Białostockiej, gdzie to właśnie zarząd Sejmiku Województwa Podlaskiego, jak również i sam przewodniczący organizowali otwarcie tego roku i spotkanie z Andrzejem Strumiło, ze światem twórców, artystów z całego województwa. Myślę, że było bardzo o czymś ciekawym. Tam również była prezentacja książki Tajga po raz pierwszy i wystawy jego i związanego z Syberią. Kolejne wydarzenia były również bardzo ciekawe, bo, bo był na spotkaniach w Ciechanowcu, w Łomży w Białym Stoku, w sejnach, w Suwałkach, również mieliśmy my jako Suwalczanie otwarcie tego roku Andrzeja Strumiły z okazji 90. jego urodzin. No w sposób szczególny chcieliśmy też podkreślić jego zasługi na rzecz tworzenia tutaj w naszym środowisku, bo od początku lat tutaj 80. w Maćkowej Rudzie zamieszkuje i wybrał to miejsce. Na na tworzenie i, i swoje dożywanie. To jest też bardzo wymowne i bardzo ważny, ważny symbol. Jest też honorowym obywatelem miasta Suwałk. Suwalczaninem roku 2016. I nie? Suwalczaninem roku 2016. To naprawdę uważam, że, że to są wyjątkowe wydarzenia, zarówno dla nas, jako mieszkańców i osób, które mogą się spotykać tak naprawdę na co dzień. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to wiemy, że pan profesor Andrzej Strumiło jest wyjątkowo otwartym człowiekiem, bardzo empatycznym i kochającym ludzi, chcący się z nimi spotykać, dzielić się swoją wiedzą, swoim Artyści doświadczeniem. nie zawsze tacy są. Ja jestem, no myślę, że coraz niestety mniej, żałuję, ale niestety coraz mniej, bo, bo rzeczywiście to wymaga ogromnego wysiłku, poświęcenia i mając na uwadze, że, że też spotyka się, wyjeżdża, a to jeszcze trzeba tworzyć i, i po prostu nie spoczywa na tym, co doty, dotychczas w yy, swojej twórczości dokonał i wydawniczej, bo przecież wydał ponad 250 różnych yy, książek, wydawnic bardzo ciekawych i albumowych i opisowych. No, Wyjątkową y, książką i wydawnictwem jest, y, jest y, to, y, te, ta, to wydanie y, Dom, czyli to gniazdo, o którym pisze, mówi w tej książce. Po raz pierwszy. Y, Teraz pisał o sobie, pisał o swojej rodzinie, pisał o swoich bliskich. Wszystkie inne wydawnictwa dotyczyły naprawdę różnych zakątków świata, różnych kwestii związanych i z, ze sztuką, i z przyrodą. A teraz, a teraz również, również popełnił to wydawnictwo, które pisze myślę, że również tak trochę refleksyjnie o, o, swojej, o swoich najbliższych, o swoim domu i o Maćkowej Rudzie. W sobotę co się będzie w Soku działo? W sobotę serdecznie Państwa zapraszam, bo przede wszystkim mamy jeszcze wolne wejściówki, a ben, benefic profesora Andrzeja Strumiły jest wydarzeniem, na które wejścia są nieodpłatne. Natomiast oczywiście miejsca na sali widowiskowej imieniem Andrzeja Wajdy. Mamy ograniczone i wejściówki trzeba odebrać w kasie. Wejściówki mamy również dla mieszkańców, jeszcze są. Nie ma tu problemu, żeby jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, żeby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, to żeby mógł wziąć w nim udział. Serdecznie zapraszam. O godzinie 18 rozpoczynamy. Benefis. i oczywiście mamy najważniejszą, najważniejszą tutaj postać to samego profesora Andrzeja Strumiłę z gośćmi i z osobą która będzie prowadziła z nim Uważam wyjątkową rozmowę z panią Małgorzatą Sporek Czyrzewską. I również będą towarzyszyły temu spotkaniu koncerty muzyczne. I tutaj mamy pierwszy koncert zaplanowany. To bardzo świetne trio, bo tutaj będzie duo Roszkowski i Wojtek Proniewicz. Wyjątkowo, wyjątkowo zgrane trio. Dwóch skrzypków jeden wiolonczelista, dwóch suwalczaninów, więc myślę, że którzy robią naprawdę wspaniałą karierę międzynarodową, występują w różnych projektach z różnymi orkiestrami w Europie i na świecie grywają, występują i myślę, że, że warto przyjść i ten koncert obejrzeć i na koniec oczywiście orkiestra klezmerska Teatru Sejny, coś energetycznego, wyjątkowego i to, co lubi profesor Andrzej Strumiło i wielu na pewno mieszkańców Suwałk również. Zapraszamy już w najbliższą sobotę Suwalskiego Ośrodek Kultury. Dyrektora Sowalskiego Ośrodka Kultury Bożena Kamińska była Państwa i naszym gościem. Dzień serdecznie Dzień. zapraszam. 18.00 godzina.